rycerskich. Pokażę do zdjęcia, jak najbardziej frężą się przed wami, by za chwilę w boju prawdziwym stanąć i ostatecznie rozstrzygnąć, kto w sezonie 2017 mistrzem Ligi Rycerskiej na ziemiach tak zwanej Krzyża Kolandii zostanie. Przywitajmy wszystkich gorąco rycerzy. I przywitajmy gorąco gospodarzy, czyli wszystkich pracowników Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, a ich przede wszystkim całego ich szefa, naszego mecenasa i dobrego ducha, Szymona Dreja. Wielkie brawa, dyrektor! Dyrektor! Aby tylko go błazen Jajosz nie wezwał na środek. Przywitajmy gorąco wszystkich rekonstruktorów, którzy dzisiaj niejako sezon letni kończą, a będą zaczynać sezon tak zwanych walk pokalowych, ale to już wkrótce. Moi drodzy, wielkie brawa dla nas wszystkich za to, że tą historię pchamy do przodu i już za chwilę będziemy łomotać się niezmiernie, a aby trzasków nie było przez mikrofon słychać, to przez jakiś czas trzaski tylko na żelazo będą potem, przejmę wizję, mam nadzieję, z jeszcze większym monopolem. To wszystko z zaśnieżonego placu turniejowego, jak zwykle mówił błazen Jajosz. Bo to niejako też dla was były. Ale nie wiem, czy byłyby tam prawdziwe, które powiedziałem seniorem. Co ona? Dobrze, moi zasady są proste. Półtorej minuty rycerzy ustrojonych. Skoski, gospodarz, bo Konkuria Dziedzicka, ale również założyciel, moi drodzy, i trener, i nauczyciel już w Smoczej Szkole Fechtunku. Przeto każdy z was młodych mógłby się pod jego okiem tutaj w okolicy Działdowa uczyć. A jego przeciwnikiem, o to wchodzi, mistrz świata i wszechświata. Moi drodzy, od kilku lat najlepszy rycerz na świecie w tej kategorii. Nie w Polsce nawet, a na świecie, na wszystkich turniejach wygrywa. Wielkie brawa, Marcin Bołek-Waszkiewicz. Dodam tylko, że kiedy przyjeżdża na turniej, za każdą postawioną złotówkę płacą zaledwie 10 groszy. Taka jest pewność, że ten turniej zostanie przez niego wygrany. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Poczynajmy, panowie. Półtorej minuty. Walka, ciosy trafione. Tylko na hełm, na korpus i kończymy odstawu. Obaj rycerze, bardzo dobrze wyszkoleni, o Marcinie tym wyższy, już mówiłem, o nim można by książki pisać, same spisy zwycięstw, jakie odniósł, to zajęłyby bardzo gruby wolumin, ale Smoczek też przez długi czas Dobrze, bo ja nie będę.
Wasz Kielis i tym samym zdobyła dzisiaj pierwsze zwycięstwo. My zapraszamy. Dwóch można powiedzieć odwiecznych rywali. Niejednokrotnie to pomiędzy nimi rozstrzygała się palma pierwszeństwa. Jeśli chodzi o naszą ligę rycerską, zwykle wygrywał jak dotąd Mart Michał Kozi Kozdraś z fabryki Świń z Malborka. Tym razem w sezonie 2017 na pierwsze miejsce naszej ligi wysunął się i już wiemy, że nie odda tego miejsca. Nawet jeśli na światłach przejechałby niedźwiedzia przechodzącego i to w ciąży. Nawet wtedy Grzegorz Krasokrasowski i tak wygra dzisiejszą ligę, a i tak wyszedł, aby pokazać innym, na co go stać, bo to moi drodzy, lidera tej ligi już na pewno w fotelu siedzi i zsiąść nie zejdzie. Moi drodzy, walka! A przygotowuje się. Dobra, walka! Jarek, masz wodę może? A, Kluczek i Mikołaj się przygotowują. Tam się kupi zasypana moja tryba. Moi drodzy, ja już wiem, że wygra rycerz w pomarańczowym tarczu. Ciszej. Ale ja będę wtedy nie będę miał nic. Chcesz sukienkę? No ja? Tak. No nie, okej. Oddam ci po mojej koni. Oddam ci całą moją kolekcję. Zwróćcie uwagę na Krasa, który lewą ręką będzie ciosy zadawał. Brawa jest bardzo ciekawa technika. Wielu rycerzy zaskoczonych. I być może to powoduje, że odnajdzie się mało czasami. Moi drodzy, o niezmiernie zaciemny start, po obejrzeniu dwukrotnie walki na powtórkach, po odczytaniu fotokomórek, które mają pod swoimi czapkami, jednym zaledwie punktem, 10-9, wygrywa Grzegorz Krasokrasowski. W tym pojedynku obaj przedstawiciele konwentu Świętego Piotra z Olsztynka. Odezwał się przed chwilą i powiedział, że jednak słyszał coś pod tym hełmem. Nasz mistrz świata walk grupowych, Grzegorz Kluczek, również mamy świętego Olsztynka, również szereg innych laurów, niejako profesor w swojej grupie, nauczyciel Mikołaja, ale Mikołaj też już medale na mistrzostwach świata, chociaż jeszcze nie złote, zaledwie srebrne i brązowe. No wiesz, przy naszym złotym medaliście nie jest to imponujące osiągnięcie. Niemniej jednak mamy medalistów przed sobą. Rozpoczynamy.
zaczynajcie, panowie, walkę. A pamiętajcie, nawet jak zapłacicie abonament, czegoś takiego w telewizji nie obejrzycie, to trzeba zobaczyć w Realu. Mikołaj Brzozowski, pierwsze zwycięstwo już dzisiaj odniósł, ale na...
naprzeciwko niego stoi jak dotąd. Nie zatrzymany przez nikogo. Adam Małysz polskiego rycerstwa. Marcin Wołek-Waszkiewicz. A przygotowują się Dozy i Kruczek. Moi drodzy, to co lubi Płazel Jajosz, a więc większość was już pewnie wie.
Następne 30 minut do gry. Oczywiście. Niemniej jednak, to co jest najlepsze, to to, że po półtorej minuty walki rycerze jeszcze pół minuty. A jeśli minut przyjdą do tego, to kto wie? Raz, oddaję silny głos, silne ręce. No i teraz się zacznie, moi drodzy. Ale była to zapowiedź, bo to druga dogrywka 4-4. W pierwszym, w regularnym pojedynku po 10 punktów zdobyli. Teraz po 4 idą łeb w łeb. Po 23 powiedziałbym, co idą jeszcze również. Moi drodzy, ostatnie 10 sekund. Jeśli będzie kolejna dogrywka, to już do tak zwanego złotego strzału. Cios za ciosem, regularnie, już za chwilę. Moi drodzy, macie do wyboru. Albo dzień seria po 10 ciosów karnych na głowę bez hełmu, kto wytrzyma dłużej, albo do złotego strzału, czyli do pierwszego trafienia. Proszę bardzo. Dobrze, moi drodzy, ponieważ kolejna dogrywka ma miejsce tym razem do pierwszego poważnego trafienia. A więc obserwujmy, róbmy zdjęcia. Koniec. Kozy, Kozdra, śmigał Kozy, Kozdra z Balborka. Okazał się zwycięzcą w trzeciej dogrywce. No taki tasiemiec rycerski zdarza się bardzo, bardzo rzadko, to trzeba przyznać. Chyba, nie będę tego mówił, ale nawet jeśli kupicie abonament, czegoś takiego w telewizji nie zobaczycie, to trzeba oglądać na żywo, przyjeżdżając do nas na jesień Średniowiecza. Przed wami Smoczek z Działdowa, z Miwicy, a urodzony w Olsztynie, więc odpowiednik Trzaskiego Dna, a jego przeciwnik to Mikołaj Brzozowski. Najnowsza, najmłodsza petarda z konwentu świętego Piotra z Olsztynka, a ja przypomnę tylko, że przygotowuję się, ale za chwilę się dają, kto się przygotowuje. Przygotowują się dwa Krzyśki z Olsztynka, czyli Kraso i Kluczek. A my wróćmy na arenę. Oto bowiem Smoczek z Kontury Niedzicy. Jako gospodarz podejmuję bardzo szybki walc Mikołaja Brzozowskiego. Ostatnie pół minuty macie, aby zmienić rezultat. Jakaś szybka walka, jak to się rozwija.
szkryca, aż się tego chce oglądać. Ja bym to jeszcze oglądał przez dwie godziny. Mógłbym tego nie zatrzymywać, ale kto wie, może będzie to bliska. No, bardzo szybka końcówka. Sędzia sprawdza zawartość torebki u Smoczka. Być może liczył na jakąś gratyfikację, ale to nie u nas. Moi drodzy, Błażej Jariusz uprzedza decyzję sędziów. Sam ma fotokomórkę w głowie i zlicza punkty, ale zna się na tym od lat, co wam będę mówił. 8-8, kolejna dogrywka. Jak to się wszystko rozkręca, ten nasz rycerski pojedynek na wysokim szczeblu. Panowie, po 30 sekund. Zjechała dzisiaj czołówka Ligi Rycerskiej Krzyżackiej. Mimo tego, że pierwsze miejsce jest właściwie niezagrożone, to kolejne pięć już właściwie może jeszcze ulec zmianie po dzisiejszym turnieju, co powoduje, że te walki są nie tylko szybkie, nie tylko wyrównane. Koniec. Jakże to szybko minęło. Moi drodzy, otarliśmy się niestety o kolejną dogrywkę, ale 4-3, Mikołaj Brzozowski! 2 batoniki z Olsztynka, 2 Grześki! Bratobójczy pojedynek, moi drodzy, od małych chłopców, kiedy oglądali być może pierwszą ekranizację Krzyżaków, kiedy rozczytywali się w historii, obaj złapali ten klimat i wtedy stało się jasne, że pierwszym człowiekiem na Marsie nie zostanie ktoś inny. Oni bowiem zostali mistrzami świata. Jeden w walkach grupowych to ten z czarną tarczą i z 3 białymi liliami, a ten w pomarańczową tarczą to mistrz świata w indywidualnych walkach rycerskich na miecz długi. Warto to podkreślać, warto o tym mówić, że marzenia stają się rzeczywistością, a dzisiaj będą rozstrzygać w bezpośrednim pojedynku, kto z nich jest lepszy. Mimo tego, że w klasyfikacji generalnej to Kraso zajmuje pierwsze miejsce, a Kluczek depcze mu po piętach, jest na miejscu drugim, to jednak w generalnej klasyfikacji nic już nie zmieni się, ale dzisiaj jest również tabela indywidualna, stąd też walka na pewno jest zacięta 30, nawet już mniej niż 30 sekund. Trafienie dla Krasa, walka troszeczkę spasowała, jeszcze 10 sekund. 10 sekund zostało, jeszcze się to nie zmieni. Koniec. Koniec, moi drodzy, wielkie brawa. Już wam mogę powiedzieć, wygrał rycerz z Olsztynka, z konwentu świętego Piotra. Na imię ma Grzegorz! Grzegorz K! Grzegorz Krasowski! 7-9, czyli 9-7. Grzegorz Krasowski wygrywa z Grześkiem Kluczkiem. Pamiętam jeszcze bodajże 5 lat temu tutaj pojawili się obaj na jesieni średniowiecza. Jeszcze wtedy, bez zarostu. No nie ty. Oczywiście minęło kilka lat, 3 lata i weszli do reprezentacji Polski w walkach rycerskich. No i tam stanowią solidne filary. Warto... jak się cieszę. Smoczek i Kluczek jednak są proszeni o powrót.